Dzień dobry, nazywam się Anna Jamruziak-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu zgłębić pewien temat. Otóż dzisiaj wpadły mi w ręce te dwa artykuły. W Gazecie Prawnej ukazał się taki artykuł "Praca zdalna, czyli kontrola w domu nawet bez zgody pracownika", a chwilę wcześniej, zaledwie kilka dni wcześniej, natrafiłam na taki artykuł dotyczący tego, że już jest projektowana zmiana, w której będą możliwe kontrole przez pracodawcę w miejscu zamieszkania pracownika. Łącząc te dwie rzeczy, zaczęłam się zastanawiać, jak bardzo możliwe są zmiany w stosunku do tego, co dziś mamy. Dziś bowiem mieliśmy jeszcze problem, mamy w obowiązującym stanie prawnym, z tym, żeby pracownik, który przychodzi w stanie nietrzeźwości na budowę, mógł być skontrolowany. Mamy tylko jeden przepis, jest to artykuł 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i on mówi, że tylko wtedy, a mianowicie kierownik zakładu pracy, bądź też oczywiście osoba przez niego upoważniona, ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie i co ważne, pracy w stanie po użyciu alkoholu i tylko alkoholu. Zatem, jeżeli ktoś jest po spożyciu środków odurzających, ewidentnie widzimy u niego oznaki, że nie powinien świadczyć pracy i że będzie to zagrażało i jego bezpieczeństwu, i bezpieczeństwu innych osób, to nie posiadamy na dzień dzisiejszy narzędzi prawnych do tego, aby móc taką osobę zbadać, po prostu sprawdzić to, czy we krwi rzeczywiście są środki odurzające, czy też nie. Co ważne, musimy się posługiwać my, jako pracodawcy, odpowiednimi organami. A zatem, kiedy mamy przypuszczenie, że pracownik przychodzi do zakładu pracy pod wpływem alkoholu i to alkoholu, to powinniśmy zapowiadomić odpowiedni organ o tym, a zatem policję. Policja przyjeżdża, bada go alkomatem i wtedy, jeżeli rzeczywiście ten alkomat wykaże, to możemy wyciągać z tego konsekwencje. I tu naprawdę było bardzo surowe orzecznictwo względem pracodawców, które dotychczas wskazywało, że to na pracodawcy ciążą wszystkie obowiązki i nawet ten przepis mówił o tym, że to pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia. Nie, że ma takie uprawnienie. Ma obowiązek i tylko obowiązek uprawnienia prewencyjnej kontroli, sprawdzania swoich pracowników, czego myślę, że większość pracodawców by chciało w takich sytuacjach, żeby nie dopuszczać w ogóle do tego, żeby ktokolwiek przychodził pod wpływem czegokolwiek, zarówno alkoholu, jak i środków odurzających, w ogóle dotychczas nie było. Zatem stan prawny dotychczas nie dawał żadnych możliwości, natomiast dzisiaj czytam optymistyczną wersję na ten temat, że nie tylko w zakładzie pracy, ale wręcz pracodawca będzie mógł przyjść do pracownika, wykonuje pracę w ramach pracy zdalnej, dzisiaj uregulowanej tylko telepracy, i będzie mógł skontrolować, czy owy pracownik będzie pod wpływem środków odurzających, alkoholu, czyli z regulacji, która skrajnie nie przystawała do rzeczywistości, tak? No bo trzeba powiedzieć, że naprawdę potrzeba prewencyjnej kontroli w niektórych miejscach pracy istnieje i istniała zawsze i niestety nie była w żaden sposób uregulowana. Dochodzimy do takiej skrajnej sytuacji, gdzie będzie można kontrolować wszystko, bo mówimy o kontroli miejsca pracy. Nie tylko tego, czy ktoś jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, ale też w ogóle w jaki sposób świadczy swoją pracę. Wydawało mi się tak abstrakcyjne, że postanowiłam zgłębić ten temat i dzisiaj Państwu na niego trochę więcej opowiedzieć, bowiem popatrzyłam sobie, dzisiaj mamy jedynie projekt, tak? Projekt, który wskazuje na to, przynajmniej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest napisane, że w trzecim kwartale 2021 roku będzie termin planowany przyjęcia tegoż projektu. Na razie mamy tylko założenia, a dziś jest 7 czerwca. Natomiast w związku z tym, tak jak się patrzy na to, to człowiek myśli, dobrze, zweryfikujmy, na czym by to mogło polegać, szczególnie, że te dwie regulacje, no przyznają Państwo, są dość mocno ze sobą połączone. Tak? Zarówno ta regulacja, która miałaby powodować, aby wdrożyć z ustawy o wychowaniu w trzeźwości do kodeksu pracy, żeby była regulacją jednolitą i na pewno jest to pożądane, tak, w kodeksie pracy, żebyśmy uregulowali zarówno ten stan po użyciu alkoholu, jak i po użyciu środków odurzających, czy też innych środków podobnie działających, bo trzeba pamiętać, że jednak tych możliwości dość dużo jest, a chcielibyśmy, żeby żaden z tych środków nie dawał możliwości przyjścia pracownikowi i świadczenia pracy. I oczywiście pracodawca powinien taką osobę nie dopuścić do świadczenia pracy. Ale to, co wydaje mi się istotne z punktu widzenia pracodawcy, to jest, jakimi narzędziami on ma
dysponować, żebym mógł to sprawdzać. No, proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, przecież sam pracodawca nie jest w zakładzie pracy bez przerwy i cały czas. Nie ma takich możliwości. Więc żeby realnie to egzekwować, no to wypadałoby ustalić jakiś system kontroli. Jeżeli system, no to nie tylko w sytuacjach, kiedy jest uzasadnione podejrzenie, tylko przychodzi rano pracownik, kupujemy do firmy alkomaty, jeżeli to jest tego rodzaju działalność, że rzeczywiście od nas wymaga takiej częstej kontroli i codziennie rano przed wejściem na zakład sprawdzamy, czy przed wejściem na budowę sprawdzamy stan trzeźwości. Tak chociażby ten jeden. Dotychczas nie mieliśmy w ogóle takich instrumentów. A teraz, proszę Państwa, jest w projekcie wskazane, że będzie po pierwsze przeniesione do kodeksu pracy i teraz będzie możliwość wyrywkowych kontroli trzeźwości. Wydaje się, że ustawodawca w tym zakresie idzie wprost ku oczekiwaniom całości społeczeństwa, a jednocześnie czytamy, że jest taki projekt, Gazeta Prawna dzisiaj o tym donosi w takim artykule, praca zdalna, kontrola w domu nawet bez zgody pracownika. I co mnie bardzo zaciekawiło, pojawił się taki pomysł, że nawet bez zgody pracownika pracodawca będzie go mógł skontrolować w miejscu pracy, bowiem pracodawca będzie mógł zlecić pracownikowi pracę w jego miejscu, przepraszam, zamieszkania, w sytuacji, kiedy, i tutaj jest dwie określone takie sytuacje, stanów nadzwyczajnych, czyli epidemii czy klęski żywiołowej, co jest no, dość jasne, z jakich przyczyn dzisiaj jest to wprowadzane, oraz przypadków, gdy z przyczyn niezależnych nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków w zakładzie pracy. No i tutaj, proszę Państwa, już pole manewru jest olbrzymie. Czyli jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pracy, to znaczy, no, powiedzmy szczerze, w jakiś sposób nie zorganizował tej pracy, bo proszę Państwa, no, trzeba odróżnić taką sytuację, kiedy mamy awarię i z przyczyn niezależnych od pracodawcy. Dzisiaj rzeczywiście świadczenie pracy w miejscu pracy będzie znacząco utrudnione, żeby nie powiedzieć niemożliwe, ale ja obawiam się, że to raczej pójdzie w drugą stronę, czyli że pracodawca nigdy w ogóle nie zorganizuje takich warunków, żeby to świadczenie pracy było bezpieczne i w związku z tym przerzuci częściowo to na pracownika. I jeszcze w tej sytuacji będzie mógł go skontrolować bez jego zgody. Dotychczas było tak w regulacji dotyczącej telepracy, że żeby taką kontrolę dokonać, no to musiał tak najpierw uprzejść pracownika, uzyskać jego zgodę. Ale co ważne, artykuł 50 Konstytucji jednoznacznie zapewnia nienaruszalność mieszkania. A przy tym jeszcze ta regulacja nakładała na pracownika obowiązek zapewnienia sobie odpowiedniego miejsca pracy. Tak, czyli jeżeli to pracownik ma zorganizować sobie pracę tak, żeby mógł ją świadczyć, to z jakiego powodu pracodawca miałby to kontrolować? To jest to ciekawa regulacja. Widzicie Państwo, jak patrzymy na te regulacje, które obecnie wchodzą, tak to trudno nie mieć wrażenia, że próbując załatać jedną sytuację, która no, ewidentnie brakowało nam tej regulacji, doprowadzamy do sytuacji skrajnie negatywnej w drugą stronę. Kiedy wszystkim by nam zależało na takim złotym środku, myślę, że zarówno z punktu widzenia pracodawców byłoby bardzo pożądanym, żeby weszły regulacje, które dają nam możliwość prewencji, ale nie sądzę, żeby którykolwiek z pracodawców miał ochotę regularnego kontrolowania swoich pracowników w domu, tak, czy w miejscu ich zamieszkania i samodzielnie chęci wysyłania ich na to miejsce, niejako przymuszając do tego, żeby taką pracę świadczyli. No bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj mamy wciąż rynek pracownika. Pomimo stanu epidemii, pomimo trudnej sytuacji, wciąż jest to rynek pracownika. I trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy z sytuacji skrajnie negatywnej dla pracodawcy w jedną stronę, nagle jedną regulacją przeszli na drugą stronę i teraz myśleli, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikowi. Tak? Bo teraz już trzeba będzie się zastanowić nad tym, jak dużo i czy ustawodawca miał takie uprawnienie, żeby aż tak bardzo naruszać prywatność pracownika. Zobaczymy, jakie regulacje wejdą. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Oczywiście zachęcam do komentowania. Postaram się nakręcić wideo, jak tylko zobaczymy projekty i rzeczywiście będą one uchwalane, bo wydaje mi się, że jest to kwestia, która będzie dotyczyła bardzo wielu pracodawców, a pracowników tym bardziej chcących no, w jakiś sposób jednak chronić swoją prywatność, do czego z pewnością mają prawo. Dlatego też na dzisiaj bardzo dziękuję. Jeżeli się Państwu podobało, proszę o subskrypcję bądź lajka.
Dziękuję i do zobaczenia.